Niegdyś rozgrzany do czerwoności, dziś stoi odłogiem i od dawna nie rozpala surówek do wyrobu produktów metalurgicznych ani wyobraźni potencjalnych inwestorów. To może się zmienić w najbliższym czasie. W ramach specjalnej uchwały podjętej przez Radę Miasta Ruda Śląska zadecydowano o przejęciu wielkiego pieca Huty Pokój od prywatnego inwestora. Magistrat zaoferował w zamian za obiekt grunt budynku bramy numer 2 i 90 tysięcy złotych. Wszystko po to, aby zabytkowy piec zagospodarować. Chcemy go przystosować na potrzeby ruchu turystycznego. Chcemy, żeby ten obiekt stał się swego rodzaju perełką Rudy Śląskiej. Stąd nasze kilkuletnie już starania o przyjęcie tego obiektu, zwieńczone, jak się wydaje, sukcesem. Wielki piec wygaszono w lutym 2005 roku. Prywatna firma, do której należy, chciała go wyburzyć. Z inicjatywy mieszkańców oraz dzięki interwencji miejskiego konserwatora zabytków obiekt udało się wpisać do rejestru zabytków. Krzysztof Gołąb z Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej tłumaczy, że nie tylko piec, ale i cała huta ma ogromne znaczenie symboliczne i historyczne dla miasta. Zakład działa bowiem od 1840 roku i choć jego losy były burzliwe, wciąż stanowi nieodłączny element krajobrazu Nowego Bytomia. Huta Pokój jest symbolem w ogóle Nowego Bytomia, bo to huta niejako dała początek miejscowości. Tak? To z tej jakby z nazwy Friedenshütte powstała miejscowość Friedenshütte. Dopiero po okresie powstań śląskich po 1922 roku miał się najpierw Nowy Bytom nazywać Polski Bytom, w końcu nazywał się Nowy Bytom. Mieszkańcy wyrażają aprobatę dla działań miasta. Niektórzy mają pomysł, jak przyciągnąć turystów chcących poznać bliżej zasłużonego olbrzyma. Jakieś muzeum powinno być, hutnictwa, coś takiego, bo to jest stara huta, nie, tak mi się wydaje. Można po prostu umożliwić, żeby można było, załóżmy, tam wejść, pooglądać z bliska. Jest to też pewna forma potraktowania inaczej niż, a tak teraz, patrzenia z daleka. Restauracja to by było ciekawe rozwiązanie, bo tutaj nie ma restauracji. Można go zrobić w formie zabawowej, na przykład dla dzieci, zrobić stanowiska z różnego rodzaju obiektami mechatronicznymi, w którym dzieci będą się mogły uczyć, na przykład jak funkcjonował wytop stali. Teraz czas na dwuetapowy przetarg, w ramach którego zostanie wyłoniona najlepsza koncepcja zagospodarowania wielkiego pieca. Zwycięzca będzie miał możliwość podpisania umowy na wdrożenie swojego projektu w życie.